Hej, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj wracam troszkę do diagnostyki, bo dawno, słuchajcie, dawno nic Wam nie pokazywałem w zakresie diagnozowania autek. Słuchajcie, no ten nasz łopkan to jest takie podstawowe narzędzie, które tam wychwytuje błędy podczas pracy autka, ale żeby tam zdiagnozować sobie coś więcej, no to trzeba mieć jakieś tam dodatkowe, słuchajcie, maszynki. Ja mam coś takiego, o, widzicie, ja w tej chwili sobie podłączyłem ten, to jest Launch Creder 3008, to jest taki już maszynka z funkcją diagnoskopu, ona sobie tam pokazuje parametry rzeczywiste, czyli jak odpalicie sobie samochód, to ona już będzie, ten przyrząd to będzie Wam pokazywać mniej więcej, co się dzieje z Waszym autkiem, czy te wykresy są ok, czy nie, i tak dalej. Także już Wam pokazuję, co należy zrobić. Także przede wszystkim musicie podłączyć się do gniazda OBD2. To gniazdo jest, słuchajcie, tutaj pod, no, może sobie wyłączę. Włączyłem stacyjkę, także w tej chwili, o, mogę sobie to wyłączyć. Zobaczcie, w momencie jak wyłączyłem tutaj z gniazda tą wtyczkę, no to po prostu przyrząd się wyłączył. W związku z tym, że on ma zasilanie, o, widzicie, on ma zasilanie, tutaj nic nie pokazuje. Ma zasilanie właśnie z tego gniazda OBD2. Tak to wygląda w praktyce. Także wepniemy sobie jeszcze raz i zobaczymy, co się zadzieje. O, widzicie, pokazał się launch. No i mamy tą tak zwaną pulpit do pracy. Możemy sobie diagnozować mniej więcej nasze autko. W ten sposób może zrobię. Zobaczcie, mamy różne funkcje, mamy diagnozę, mamy kontrolę baterii, mamy sterowanie setup, możemy wydrukować sobie nawet tutaj jakieś parametry. Tak jak widzicie, czyli po prostu podłączyć sobie ten port pod drukarkę. No i możemy coś już zrobić, także słuchajcie, ja to, co zrobię, to ja odpalę samochód. Dobrze, nasze auto w tej chwili sobie pracuje. No i wciśniemy sobie OK. No, układ tam w tej chwili, zobaczę, diagnozuję sobie nasz system. Zobaczcie, tutaj na dole mamy taką funkcję Data Stream Support. Tu możemy sobie podejrzeć, słuchajcie, parametry rzeczywiste. Teraz on nam pokazuje, że czytaj kody błędów. Widzicie? No i on nam tu w tej chwili powiedział, że autko nie ma żadnych błędów, aczkolwiek no to jest takie, nie ma tych błędów głównych z silnikiem, bo moja Asterka ma takie błędy system body, także łopka by tam coś wychycił. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o poruszanie się, to tutaj pokazuje, że tutaj nic nam się nie dzieje z systemem. Tak to na praktyce. Możemy sobie wrócić z tego menu. Przejdziemy sobie na, słuchajcie, inną wersję. Przepraszam, inne parametry.
Zobaczę, przeszedłem w tej chwili na inne parametry tutaj na to pole. Przerzucimy sobie OK. No i możemy sobie tutaj różne parametry podglądać. Zobaczcie. Pokaż parametry graficzne. I mam różne tutaj funkcje. Zobaczcie, tutaj mamy tak, temperatura, słuchajcie, płynu chłodzącego, zaznaczmy sobie OK. Dalej wybierzmy sobie jeszcze coś ciekawego. Tutaj mamy, słuchajcie, prędkość obrotową też sobie zaznaczmy. Zobaczcie, w tej chwili system nam to urządzenie pokazuje parametry. Ta czerwona to jest, słuchajcie, temperatura płynu chłodzącego, ten wykresik, natomiast ten żółty to jest prędkość obrotowa. O, widzicie, już pokazuje, podniosła się nam prędkość, przepraszam, temperatura płynu chłodzącego. Możecie sobie zaobserwować, jak się ona podnosi. A ten żółty wskaźnik to jest prędkość obrotowa. Jak ja przyspieszam teraz tutaj troszeczkę, o, widzicie, to tutaj zmieniają się obroty. I można sobie tutaj obserwować, czy te nasze obroty, one są płynne, czy są jakieś skoki i tak dalej. No i teraz sobie ustawiłem, zobaczę, przepraszam, następne parametry. Mam w tej chwili czas, słuchajcie, zapłonu ustawiony i czas, słuchajcie, wtrysku pierwszego. Wszystko to sobie można graficznie, zobaczcie, przejrzeć, jak to mniej więcej się odbywa. No i będziecie widzieć, czy te błędy, które wam tam zgłasza, na przykład wasze łopko, są takie naprawdę poważne, czy to one tam są jakieś takie, które można sobie ewentualnie zignorować. Także takim, słuchajcie, przyrządem widzicie parametry rzeczywiste, graficzne, jak to mniej więcej wszystko wygląda, z tym, że no, trzeba troszeczkę się wgłębić, słuchajcie, jak to mniej więcej wszystko wygląda, czy te tutaj schodki, one są właściwe. No bo jeżeli nie wiecie, jak te sygnały, one mają tam się przedstawiać, no to niewiele tutaj, słuchajcie, z tego się dowiecie. Ja za chwilę ustawię następne parametry i wam pokażę za chwileczkę. O, w tej chwili zobaczcie, ustawiłem, słuchajcie, parametry sondy lambda i, słuchajcie, położenia przepustnicy. Ten żółty sygnał, ten żółty wykres, to jest, słuchajcie, praca sondy lambda i ona tak powinna sobie pracować, widzicie? Falować sobie od 0 do tam do 0,9. Natomiast ten czerwony parametr to jest położenie przepustnicy, widzicie? Jeżeli ja troszeczkę dodam gazu, to będziecie widzieć, jak wasza przepustnica pracuje. Także często jest tak, że tam jakieś są nieprawidłowe wskazania, na przykład systemu, jak podłączacie sobie skaner diagnostyczny, a jak włączycie na przykład takiego launcha i podejrzycie sobie te przebiegi, na przykład w przypadku sondy lambda. Często jest tak, że niewłaściwe parametry sondy lambda, pokazuję wam przyrząd, no to warto wziąć sobie na przykład taki przyrząd i sprawdzić, czy to napięcie wam tutaj sobie, o, to tutaj, które pokazuję, czy to napięcie, ono się zmienia. Jeżeli ono tak ładnie faluje sobie, tak jak tutaj, to znaczy, że z waszą sondą lambda jest wszystko ok. Także
to są następne parametry, które chciałem Wam tutaj pokazać za pomocą takiego przyrządu. Zobaczę, teraz sobie ustawiłem pomiar sondy drugiej. Tutaj mamy, zobaczcie, parametr, widzicie? Natomiast ten żółty przebieg to mamy temperaturę katalizatora. O, tutaj widzicie, ona się zmienia, jak dodaję gazu, to się zwiększa. Natomiast ten czerwony sygnał to jest, słuchajcie, pomiar, słuchajcie, na sondzie lambda 2. No, widzicie, w tej chwili ona sobie też faluje. Ona troszkę inaczej pracuje niż sonda pierwsza. Także za pomocą takiego przyrządu, słuchajcie, naprawdę można tutaj sobie bardzo dużo parametrów podejrzeć. A nie na jakąś tam, słuchajcie, na pałę wymieniać, co powie mechanik. Także widzicie, sonda 2 i temperatura katalizatora. Także słuchajcie, no, chciałem Wam znowu pokazać trochę, że oprócz tego przyrządu diagnostycznego, przepraszam, skanera diagnostycznego, no to warto korzystać właśnie z takich diagnoskopów. To kupicie na tym portalu chińskim, ja też pokazywałem na jakim, na AliExpress, coś takiego. To nie są jakieś tam, nie musicie takiego kupować, możecie kupić sobie tam tańsze, do tam około 200 mniej więcej, no i będziecie już coś widzieli, co się z Waszym autkiem dzieje, żeby potem nie biegać na pałę, nie wierzyć tam ludziom i wymieniać po kolei to, tamto, wam to. Bo jeżeli Wam pokażę na przykład, czy są przy sądzie lampy, czy przy przepustnicy, że to jednak są tam te sygnały, to pracuje w miarę stabilnie, no to nie ma co się czepiać tego typu, słuchajcie, elementu, tylko szukać gdzieś tam awarii w innych problemach. Także mam nadzieję, że ja tam coś tutaj Wam pomogłem. Korzystajcie z tych przyrządów, słuchajcie, jeżeli coś tam próbujecie diagnozować, to nie jest tam jakaś wielka kasa, a zawsze może Wam, słuchajcie, pomóc w rozwiązaniu Waszego problemu. No ja przy swojej Asterce tam mam nie za wiele do roboty, bo to jeździ i tam, jeżeli coś się psuje, to raczej to są sprawy zawieszenia, bo mamy takie drogi, a nie mamy, jakie mamy czasami na tych między blokowiskami. Także jak Wam coś pomogłem, mogłem coś tam Wam podpowiedzieć, to słuchajcie, dajcie łapę do góry. Jak Wam się podobało, jak Wam się nie podobało, to też dajcie łapę do góry. Róbcie suba mojego kanału, polecajcie, słuchajcie. Znowu powiedziałem, słuchajcie. Polecajcie ten kanał, wspierajcie i trzymajcie się. Na razie, hej.